Dzień dobry. Dziś mnie widzicie przez kratkę, bo Dlaczego? Ogłoszenie parafialne z toporkiem, nie? Tak, ogłoszenie parafialne już w najbliższą nadchodzącą sobotę. Muszę się odczepić od orków. Jak macie za dużo stop pieniędzy. Orkiem. No kurwa, no może jeszcze. Tak, no. I to też robi stop orkom. Jednocześnie. Tak. Na live'ie będzie do zdobycia taki toporek, jak coś, najbliższą sobotę. To zapraszam, nie? Jakby coś. Jakby ktoś był chętny poobserwować walkę, takie, wiecie, topór MMA czy coś i tak. I mój DJ, znaczy toporek. Będziecie akcje mogli pośpiewać też. Tak. Ja też polecam. Drugie ogłoszenie parafialne to ten. Pamiętajcie, że tam jeszcze możecie sobie tam widzieć, w linku w opisie jest. Boże, w linku w opisie. W opisie jest link do krufniastego pluszaka, którego sobie możecie też zakupić, jak ktoś reflektuje. Zapraszam. Tak. Jak ktoś nie reflektuje, to też sobie możecie kupić. Tak, a jak ktoś nie reflektuje, to nie może, wtedy musicie kupić. Wtedy już nie ma. Dokładnie. No, to tak przy okazji... Nie macie psychy kupić po prostu. O, to może przy tak. Okazji... Mhm. Bo to wiecie, to gdzie to kurde miałem? Teraz coś znaleźć, nie? Was kombinieren z ich. No bo ja się przygotowałem oczywiście z tym, co się wydarzyło od 11 czerwca, nie? Tylko nie mogę znaleźć teraz tego, co... O, dobra, tak. No, bo 12 czerwca... roku. Tak, to jest takie nawiązanie trochę do tych plusaków przy okazji, nie? No bo to robi, produkuje to Fundacja Gratis Krosna, nie? No i roku 1772, czyli jakby pierwszy rozbiór Polski, to 12 czerwca wojska austriackie zajęły Krosno. Do dzisiaj zostało. Co? Dobra, no mów. Tak. To taki ten, nie? Taki zbieg okoliczności akurat wyszedł. No co ja poradzę, no. Ale z takich innych ciekawostek, to tak, imieniny w ogóle, nie? Dzisiejsze imieniny. Przegląd robimy 12 czerwca, co się w ogóle wydarzyło, nie? Na co? Imieniny. Antoni, Antonina, Bazylides. Pierdolony, ja chciałbym mieć na imię Bazylides. Chciałbyś? Przecież nie musiałbym mieć wyzwiska w szkole, no proszę cię. No nie, no Bazyliszek jak nic, nie? Stary, ty by też starzy przezywają? Tak. Bernard, Bolesław, Celestyna, Cyryn, Cyryna, to prawie jak cytryna. Czesio i Czesława, Ewa, Gwido. Czesia lubi Gwido. Gwidon o dziś słyszałem, ale Gwido tak. To nie. Jan, Janina, Jarogniew. To taki Jarowków w bardziej... Jarogniewa znam jednak. Tak? Chodziłem na studia z Jarogniewem, tak. O, proszę. Dużo jarał. I się wkurgał. I sam pił fajnie, więc... Okej. Kasper i Kasper, czyli Friendly Ghost. Kazimierz, Leon, Leona, Ludwik, Mieczysław, Mieczysława, Nabór. To ty ominąłeś jeden. Czemu? No Nabór, no nieważne. No, no to nabierać, tylko przez otwarte. O! Nie? No że do wojska, no ja. Nie połączyłem kropek. W tym żarcie chodzi o to. Okej, to w tym momencie i kolejne imię, które by ci pasowało, na przykład Narcyz, na przykład, nie? A to tobie tak. Mi? Nie. Oj, wiele osób uważa, że jestem i na przykład wracający Mariusz, byś tu już był, Nazariusz, nie? To taki, co idzie nazad Mariusz, nie? Nazariusz. Nazary, Olimpiusz, Onufry. Onufry w ogóle to jest dziwne imię. Zajebiste. Imię zajebiste, ale właśnie brzmi jak Pawlucy. W ogóle jakoś mi się nie wiem, czemu kojarzy z psem Pankracem Onufry. Nie wiem dlaczego, ale nie pytaj, nie? Może jakiś był tam, no. No. Piotr, Placyd, Przybyrat, Stefan, Tadea. To taka kurwa, Tadia, to wszystko tak? Jednego dnia? Tak, Władysław, Władysława, Włodzimierz i Wyszemir. Wszyscy obchodzimy imieniny tego samego dnia po prostu. No, Marcina pewnie też tam znajdziesz i Michała. Wyjątkowo nie. A Gulfon jest?
Nie ma. Ale jest on upry, to prawie jak to prawie jak kurwa, tak, prawda. Tak. Zgadzam się z panem. No ale poza imieninami na przykład jeszcze jest święto zakochanych dzisiaj na przykład, nie? Ale polskie, no znaczy słoweńskie. W Brazylii. A, w Brazylii. Nie no. Wiem kiedy jest, kiedy są ten, noc kupały. Noc kupały? No bo to wtedy chyba jest święto zakochanych, no słowiańskie, tak? Czy to, ja aż tak dobrze już się nie znam. Już się pogubiłem, chyba tak jakoś, no. No coś koło tego, no. I to jest właśnie Polsce, jakoś tak jak ciepło jest. No, to gdzieś, bo to gdzieś tam ten okolice Sobótek chyba jest noc kupały, nie? Gdzieś ale, tak, ale, ja tak to powiązuję, tak to te święta, nie? I to jest też zakochanych, tak? Dobrze to kojarzę. Bardzo możliwe. No. Jak najbardziej jest to możliwe. Dobra, zaraz sprawdzę, bo już... Bo nie chce mi się teraz szukać, tak. Słowiańskie święto zakochanych. Noc kupały z 21 na 22 czerwca, no to dziś mówiłem, że to przekojarzyłeś, coś... No. No bo tam, bo to z tych poganin jesteś taki, ten paganini, tak czy... Tak jest, paganin, tak. Tak, no tak. Paganizonda, no to tak. Tak, no, to możesz takie rzeczy kojarzyć, no. Coś gdzieś... Dzwoniło, ale nie wiadomo, w którym kościele. Dokładnie tak. O Jezus, dokładnie no. Tak. No. Nomen omen, no. W takim mocno słowiańskim kościele dzwoniło, tak. Szkoda, że Słowianie nie mieli kościołów. Znaczy, oni mieli chyba jakieś tam, może nie kościoły, raczej. Ale no, raczej kapliczki, no. Kurwa. Obok. Abym właśnie poprawił i to 200 tysięcy. W sensie... To gdzie ty jesteś, że masz kurwę obok? Nie pytaj, żona wyszła z domu, więc... No właśnie! Zastanawiam, co tu się dzieje, ty, nie? No, w Polsce na przykład dzisiaj jest obchodzone święto Biura Ochrony Rządu. Najbardziej zapracowane biuro w Polsce, co? Tak. A w ogóle, czekaj, bo teraz nie ma biura chyba ochrony rządu już, nie? Bo teraz to się zmieniła nazwa tego, to już nie jest Borowik, tylko czekaj, jak to teraz jest? Nie mam bladego pojęcia. Chyba, nie? Chyba coś porypałem, ale mi się wydaje, że teraz nie ma Boru, tylko jest coś innego. Nie no, jest Bor chyba. Nie wiem, czy jest Bor teraz. Bor, suplementy diety w kapsułkach. Też może być. Biuro Ochrony Rządu. Do 2018, czyli tak jakby... Czy się, że... O, teraz właśnie SOP teraz jest, Służba Ochrony Państwa. O, wiedziałem, że coś innego jest teraz, tak. Tak. Także Borowików już nie ma, teraz są SOPLE. Czy coś? Kurwa jest! No obok. Doskoczyłem w końcu do tej pierwszej mety, w sensie wskoczyłem na tą rampę. No to tam trzeba mieć dobrą prędkość, żeby tam doskoczyć, a mi to nie wychodzi. Ja się skupiam na dziwnych ciekawostkach z 12 czerwca, także... A kto sławny się urodził 12 czerwca? Zaraz do tego dojdziemy, ale na przykład, bo tak jak już jesteśmy o świętach i tak dalej, katolickich i takich rzeczach, nie? To na przykład jak to się nazywa, podopieczna Rydzyka chyba ten święto ma dzisiaj na przykład, nie? To znaczy? Błogosławiona Mercedes Molina Ayala, zakonnica. To musi być od Rydzyka, no jak Mercedes to musi być od Rydzyka, nie? Rydzykant jesteś, że takie rzeczy mówisz publicznie. O, i błogosławiona Hildegarda Burian też na przykład. Hildegarda to spoko laska jest, no znam. Błogosławiony Floryda Cewoli. Dałem kiedyś nie, czy, banderę, to, ale nie to, chciałem to, pokazać swojej poszeczki. Okej. Okay. co tu ciekawego się wydarzyło jeszcze 12 czerwca? Jeszcze na koniec. O, Freder dostał dożywocie na przykład we Lwowie. Znaczy, premiera komedii dożywocie się we Lwowie odbyła 12 czerwca na przykład, nie? Wiesz co, chciałem z tego zrobić pierwszą reakcję, ale już jedną część widziałem, więc... Czego? Z dożywocia?
Więc przeczytam ci, bo to jest mega, przynajmniej mnie mega ciekawi, bo to też będą dla ciebie takie ciekawostki. Kilka rzeczy, które zniszczą, fakty, które zmienią twoją percepcję czasu. 10 takich ciekawostek. O Jezu, przepraszam. Jezus, nie strasz. Prezydent USA John Tyler, w ogóle kojarzę, że taki był, taki bardzo dawno, ma wciąż żyjącego wnuka. No to może mało ciekawe, ale Nintendo istnieje dłużej niż wieża Eiffla. No. Wiedziałeś o tym? Pociąg parowy został, powstał szybciej niż rower. Najpierw były pociągi parowe, potem ten. Austriacki malarz, ST4 Lin, Trocki, Franciszek Józef i Freud mieszkali w Wiedniu w 1913 roku. Wszyscy naraz w Wiedniu. Tak. I nawet nie wiem, czy oni wiedzieli wtedy o sobie. Pewnie nie. Ale coś kojarzę właśnie, że chyba nie. Ale tak, tak, słyszałem. No. Faks wynaleziono 10 lat przed telefonem. O, no to ciekawe. A teraz chyba coś, co mi najbardziej rozwaliło mózg. Uniwersytet Oksfordzki, no ten w Anglii, jest starszy od Imperium Azteków. Tak. To jest w ogóle mindfuck taki, że... No, totalnie. Współczesny kalkulator ma większą moc obliczeniową niż komputer pokładowy podczas misji Apollo 11. Kiedy w kinach zadebiutowały Gwiezdne Wojny, Francja wciąż dokonywała gilotynowania. Tak w dużym skrócie. A propos, to ostatnio chyba jakichś tam dwóch polityków w Chinach na śmierć skazali, także... Tak? No, co jakieś tam przekręty, także... Amerykańska nie, żebym sugerował coś, nie, ale tak, no... Amerykańska aktorka Betty White. Nie wyszło z Atomem, nie wyszło z Izerą, to może chociaż hasła na prąd, nie? No jest. To raczej do Ilona Maska. On wszystko na prąd robi. No. Mogę przeczytać? Tak? Czytaj. Amerykańska aktorka Betty White. Kojarzysz na pewno, tylko pewnie w tym momencie... No coś nie mówi nazwisko, no. Jest starsza od wynalezienia krojonego chleba. A to kiedyś był niekrojony chleb? No, na to ja pamiętam jak za gówniarza był taki okrągły chleb, nie? Nie podłużny, tylko okrągły. Ja zawsze na to mówiłem chleb kółkowaty. Okej. Okay. Tak, nie okrągły, tylko kółkowaty. Pomiędzy pojawieniem się stegozaura a tyranozaura minęło więcej czasu niż pomiędzy pojawieniem się tyranozaura a ciebie. O, to jest niezła ciekawostka, no. To długo sobie one żyły. To tak samo w ogóle, wiesz, no, czas tam, czekaj, która to była? Kleopatra, nie? A tak. Piramidami a Kleopatrą tak. Jest... Bliżej jest Kleopatrze do iPhone'a niż do piramid. O, tak, tak, tak. Coca-Cola jest młodsza, słuchaj mnie teraz uważnie, Coca-Cola jest młodsza od Włoch o 31 lat. O! To Włochy tak krótko istnieją? Albo Coca-Cola tak długo. Znaczy, no Coca-Cola to owszem, ja wiem, że długo, bo to było wynalezione jako lekarstwo na początku, nie? Znaczy, to ponoć legenda. Ja słyszałem znowu, że była niebieska, to jest jedna z legend, bo nie wiem ja dokładnie jak tam było. I była podawana pilotom w ogóle, no bo tam były, wiesz, oczyszczone liście tego, co to nie mogę tego powiedzieć. Coca-Coli, no. Tak, Coca-Coli, no. Tak. Tak. I dawano to, żeby na długodystansowce po prostu, żeby nie pozasypiali. Mhm. Ale możliwe, że jedna i druga ma w sobie jakieś ziarenko prawdy, te legendy po prostu. I że była niebieska ponoć w ogóle na początku. Bo jakaś tam reakcja zachodziła i... To z denaturatem chyba. Chyba tak. A wiecie, że denaturat ma taki kolor, jaki ma tylko dlatego, że jest sztucznie zabarwiany na koniec, żeby było widać, że to jest skażony alkohol? No tak. Znaczy, no ty to wiesz, ale ja pytam, czy widzowie to wiedzieli. A. Pytanie, czy oni go próbowali, no. Znaczy, bo to nie chodzi o to, bo dużo osób myśli, że to jest właśnie to skażenie, to niebieskie. Nie. To jest... specjalnie zrobione, żeby się go nie napić, żeby dało do myślenia, że coś jest z nim nie halo. Tak, to tak samo przecież jak gaz w kuchenkach tak. Jest też zasmradzany specjalnie, żeby było go czuć, bo normalnie jest bezwonny, nie? Dokładnie. Więc tak, tak. O, w 97 roku 12 czerwca rozwiązano klub sportowy Stal Mielec. Nie no, potężna ciekawostka. No.
W Mielcu, jeżeli dobrze kojarzę, jest powstała teraz ostatnio, szał jest na tą pizzerię. Młodziutki chłopak, i teraz nie pamiętam, 21-22 lata, otworzył pizzerię. Dosłownie w budce przy drodze, gdzieś tam pod Mielcem. I jest to na dzień dzisiejszy uznane za jedną z najlepszych pizz w Polsce. W sensie, że naprawdę robi to wszystko na włoskich produktach i dokładnie ze sztuką, zgodnie tak jak powinna być zrobiona pizza we Włoszech. No proszę. Czyli na Podkarpaciu jednak potrafią coś niecoś, nie? Co niecoś, coś niecoś potrafią, no. Tak. O, a tak a propos powstawania Włoszech. Znaczy się nie akurat nie Włoszech, ale w 1550 roku 12 czerwca założono Helsinki. O! Też młode. Ile? 500 lat. Daleko do Włoch mają, ale no tak. No. A propos słowiańskiego w kurwu, to na przykład w 1848 roku w Pradze odbył się zjazd słowiański. Jest... Ale tam musiała być wkurwiająca impreza. No, jak sami Słowianie się pojawili, to tak. No, jo. Ale tam pewnie wtedy jeszcze się jakieś Austro-Węgry albo coś pojawiły, no bo to wiesz, to te czas. Chociaż ja nie wiem, bo zaraz ktoś mi tutaj, jakiś historyk powie, no człowieku, Austro-Węgry to już kurwa 3 lata albo 300 ich nie było, albo dopiero jeszcze będą. No ja nie wiem, po prostu tak se walnąłem, no. Zaraz będziesz sprawdzał, kiedy Austro-Węgry były. Nie, bo tak kojarzyłem, że jeszcze miałem jakąś jedną taką dziwną ciekawostkę i 12 czerwca Paragwaj obchodzi jakieś, to nie wiem, chyba jakaś batalia w Diablo była albo coś, bo rocznicę zakończenia wojny o Chaco. Znaczy, ja jem dam Chaco. Chaco się to pisze, ale no Chaco, no. Ja im dam Chaco, no. Za darmo im dam, nie muszą się bić. Chaco jest tanie. Nie no, widocznie już się chyba nie biją, no bo teraz świętują zakończenie wojny, nie? No. Ale to musiało być chyba na początku Diablo, wiesz, coś czuje, jakiś pierwszy ladder albo coś takiego, nie? To nie, jakoś... no, znaczy Chaco weszło z 1... Aha, bo to 9? W sumie później chyba weszło, no 1.09 chyba. Ale pewien nie jest tam, albo 1.8. Później nawet. Nie, później to nie. Czekaj, zaraz ci powiem. Przy odziewek hale... Kina. Bo tak się to nazywało. Harlekin tak. Crest. I to wyszło w wersji... Pewnie akurat tutaj kurwa nie napiszą, nie? No nie wierzę, no. Wersja 1.9. Okej. Okay. Także tak, coś tam się pamięta. Nie wiem, nie zwracałem uwagi na to, także... No wiesz, jak się grało od wersji 1.4 czy coś w tym stylu, to... Jak no, wchodziły takie nowości, to wiesz, jaka podnieta była? Człowiek. Człowieniu nawet bym powiedział. Właśnie ciebie jest w końcu cię wyprzedził. W sumie nie pamiętam, na jakiej wersji zacząłem grać. Ale chyba jakieś 1.09 mi się coś wydaje, że gdzieś tak zacząłem. 1.09 to była złote czasy Diablo, moim zdaniem. To była najlepsza wersja, jaka wyszła. Bo coś kiedyś, że potem robiłem chyba jakąś aktualizację tam do 1.11 czy 1.13 nawet, już nie pamiętam. W 1.10 weszła Enigma. Mhm. I 1.10 było określane wtedy, że to wychodzi Diablo 3 w zasadzie, bo tak, tak potwornie zmieniło grę, że... I uważam, że do dzisiaj, znaczy bardzo często korzystam z Enigmy, ale że to lekko uśmierciło tę grę. No, troszkę w sumie, no bo to... Znaczy się, może nie tyle co grę, ale mocno uśmierciło Czarka na pewno, nie? No... Wtedy przecież znerfili Amazonkę, do tamtej pory najlepszą postać i tak dalej. No, Amazonka nadal sobie radzi nieźle. Tak, ale Amazonka, ze słowami ironicznymi. Wtedy, jak miałeś WF-a, czyli Wind Force'a, to byłeś człowieku... W dużym skrócie... był turniej i ktoś się pojawił z WF-em, dobra, to po co to grać w ogóle? No chyba, że się dwóch pojawiało z WF-em. No tak, ale to nie, to wiesz, WF-ów było jak na lekarstwo na serwerach. No, więc... to domyślam się, nie? To był faktycznie rzadki przedmiot. Słyszałem, że w ogóle Diablo 4 podobno poprawili i że jest nawet grywalne, ale to może być ciekawostka na kolejne odcinki ewentualnie. Bo w tym to tyle. Na razie, pa. Trzymajcie się. Jo.